Zobaczcie, jakiego mam tutaj gościa. Siedzę, plewię sobie ogórki w doniczkach i tak słyszę, coś mi tutaj szeleści pod tymi tackami i zdawało mi się, że kątem oka widzę, że coś mi przemyka i mówię, ja pitole, turkuć, chciałam podnosić ten, a tutaj popatrzcie. Ale jaka ciekawska, jak podchodzi do mnie. Nie, no nie wierzę, ona się w ogóle nie boi. Cześć, malutka. No wyjdzie i zara na mnie skoczy. Siedzi tam za doniczką. Ale piękna. Co, chciałabyś pewno zejść, co? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na stanowisku osoby plewiącej. Nastąpiła zmiana. Witam wszystkich. Przyszła mamusia i plewi jaszczurka też poszła, była tutaj. Widziałaś ją, gdzie ona poszła? Nie wiem, gdzieś przedtem była tutaj, jak ja byłam przedtem, a teraz se gdzieś poszła. Chodzi tutaj po całej... My poszli na kawę, ona se gdzieś poszła. Po całym namiocie foliowym chodzi. No tutaj Franek chodzi. Też chodzi po ogrodzie, no i ta jaszczurka się chowa, no, ale... by ją złapał. No, koty tak, koty no. Potrafią jaszczurkę złapać. Przecież ile razy przyniosły koło domu. No to jest natura, niestety tak. Tutaj się tego nie uniknie, człowiek nie ma na to wpływu. Nie ma, nie ogórki ma. Nawet dobrze się mają, te, które tak. Zmarzły, to zmarzły, tylko resztę... Tylko ci obrosły, córka. No obrosły, no obrosły, no. No. Jakoś tak wyszło, że obrosły w tym roku. Jakoś tak wyszło. Ale na Wielkanoc nie spałam, bo to jest takie powiedzenie, że jak Wielkanoc rolnik, chłop właściwie, jak się położy, to jemu wszystko zarośnie. Ja nie leżałam, nie. Myśmy z Edziem byli bardzo aktywni. No a jednak nam tu zarosło. Jakoś to kurczę, to powiedzenie to mi jak się ma. To jest normalne. Co roku tak zarasta. Tak, one tutaj były pod agrowłókniną, ale zobaczcie, one już puszczają... liście właściwe, tak. Podmarzły tutaj, niestety zimno im dopiekło, ja zastosowałam oprysk z emów, podlałam je drożdżami, no i teraz tutaj mamusia dokończy plewienie. Zaczynają ja... ładnie ruszać. Tak, one ruszyły teraz, ostatnie dni mamy to tutaj bardzo ciepłe. Nie będą ciągły już, to zielsko nie będzie ciągło. I one se same będą, jak teraz ich popryskasz. O. A jeszcze jak ty tak swoją rączką je dopieścisz, to już całkiem... O. No, no ty wiesz, ty co? Boś powiedziała i patrzysz tu na mnie i jednego wyrwałam. Cała Polska teraz widziała, coś ty zrobiła z moim ogórkiem. Jednego wyrwałam. Zdarza się. No, wszystko trema. No, wybaczę ci to. Dobrze. Będzie ci to wybaczone. Dobrze. Nie policzone, a wybaczone. Wybaczone. No ale ogórki w każdym razie dosyć fajnie się mają. Jest tutaj ostatnie dni ciepło, nawet bardzo ciepło, bo dzisiaj w cieniu mamy chyba 26 stopni, ojej, nie? Jak nie więcej mi się wydaje. Jest coś cieplutko. Okropnego. Za duży skok temperatury jest. Kiedyś jak człowiek, ja pamiętam jeszcze jak byłam dzieckiem, to takich skoków temperatury nie było. Wszystko odbywało się łagodnie. Przychodziło przedwiośnie, ta wiosna była długa, temperatury również się podnosiły i tak ani rośliny, ani zwierzęta, ani ludzie tak nie cierpieli. A teraz wszystko szoku dostaje. No szoku. Szoku. Babcia też dostała szoku, jak wyrwała ogórka. No dobra, mamusia plewi, ja też idę się brać za robotę, bo jakoś tak przykro mi patrzeć, jak ona pracuje, a ja stoję. Ja będę pracować, a ty będziesz tu się obijać. Jesteś na stanowisku osoby siedzącej, a ja będę na stanowisku osoby stojącej. Dobrze, stoi ci, stój i pracuj. Mamusia została w namiocie foliowym. Ja przyszłam do szklarni. Każda ma swoje królestwo tutaj. Cześć! Pomidory będziesz sadzić? No już parę posadziłam. Tak codziennie po dwa. Ja się dzisiaj za pelargonię biorę, wiesz? Idę na rozmowę. Jestem.
W taką pogodę nijak się pracować nie chce. Znacznie przyjemniej postać z sąsiadką, porozmawiać, jak pracować. Nawet, wiecie co, przez ostatnie dni, kurczę, opaliłam się już troszeczkę, także już łapie się te promienie słoneczne. No i teraz tak naprawdę one są najgorsze, najbardziej zdradliwe. Te pierwsze podrygi tego ciepła, tego słońca, wychodzimy rozebrani, pracujemy, wydaje się, że jeszcze nas nic nie łapie, nic nas nie swędzi, nie piecze, a wieczorem już się okazuje, że coś jest czerwone. Także tutaj od razu kremy z filtrami, trzeba się chronić, bo można bardzo łatwo narazić się na poparzenie skóry. A ja tutaj dzisiaj się biorę za pelargonię. Taki mam przynajmniej zamiar. A co z tego dalej wyjdzie, to zobaczymy. Bo jakoś tak cienko mi się dzisiaj za tą robotę chce brać. Tutaj mam pelargonię własne z wysiewu, te, które wysiewałam. I pytanie, skracać je, czy nie skracać? Uszczykiwać, czy nie uszczykiwać? Zdecydowanie tak. Z tego względu, że zobaczcie, tutaj idzie jeden prosty pęd. Za chwileczkę pójdzie pęd kwiatowy i ta pelargonia będzie ładowała całą swoją siłę, wszystkie składniki pokarmowe będzie przekazywała na ten jeden pierwszy konkretny kwiat, ograniczając dostęp do wypuszczania pędów, do tworzenia takiej bardziej rozłożystej rośliny. Jeżeli tutaj to uszczkniemy, zostaje przerwany transport do wierzchołka wzrostu i nie będzie produkowany kwiat. Teraz cała produkcja, cała siła rośliny skupi się na wytworzeniu pędów bocznych. Kiedy uszczykiwać? Jak mają przynajmniej trzy pary liści właściwych, żeby one tutaj puściły kilka odnóg, jeżeli jest tylko jedna para liści właściwych, bądź dwie, to jest troszkę za wcześnie, bo później będą dwie, cztery odnogi, a jeżeli jest trzy pary, to tych odnóg będzie sześć, będzie taki bardzo ładny krzak. Tutaj pokażę na przykładzie, na przykład tego, to jest pelargonia kupiona i ona tutaj była uszczknięta w fazie, może z tej strony będzie widać, tylko dwóch liścieni właściwych i puściła dwie odnogi, ale tutaj się już rozrasta na boki, także można też i w fazie dwóch liści, ja to robię w fazie trzech, czterech liści i tak jest mi najlepiej. Mam kilka gatunków tutaj pelargonii, kilka kolorów właściwie. Jakie to są teraz, to nie wiem, bo zrobił mi się tutaj miszmasz. Niby sobie je pooznaczałam, ale później jak je przestawiałam na oknie, na parapecie, to mi się gdzieś to wszystko pomieszało, poprzestawiało i no wiecie jak to jest. I nie wiem, które są które, ale w doniczce się wszystkie znajdą. Powschodziły mi bardzo ładnie, bo jeżeli chodzi o pelargonie stojące, to wzeszły mi, o, ta na pewno jest fioletowa, bo został kawałek papierka. Jeżeli chodzi o pelargonie stojące, to wzeszły mi w 100%, 10 na 10, ale jeżeli idzie o pelargonie zwisające, kupiłam sobie z firmy Legutko, jak zwykle się skusiłam, nie jestem jakoś zwolenniczką tej firmy, staram się omijać ją, ale zawsze się gdzieś tam skuszę. I kupiłam sobie pelargonie zwisające, na 10 nasionek wzeszło mi 2, a z któregoś koloru tylko jedna, także tutaj mam dwie i chyba tam jeszcze na zewnątrz jest jedna, także trzy pelargonie wzeszły mi z dwóch paczek nasion. One powinny być już uszczknięte przynajmniej tydzień temu, ale no niestety się nie wyrobiłam. Jest tyle pracy, że wybieram to, co jest w danym momencie najpilniejsze, a to, co może jeszcze poczekać, no musi czekać. I tak było właśnie w przypadku moich pelargonii. Jeszcze tutaj czekały. Jeżeli ona kwitnie i przekwita, to tutaj te przekwitnięte kwiatostany należy odrzucić, oberwać i wyrzucić z tego względu, że ona jeszcze będzie pchała swoje siły w ten usychający kwiatostan, a jeżeli go oberwiemy, pozbawimy roślinę tego zeschniętego kwiatostanu, to ona już będzie całą energię przesyłać w kolejne kwiatostany i będzie bardziej ładnie się rozrastać. Także tutaj trzeba pilnować obrywania tych
zeschłych kwiatów. Te moje powysadzałam po 3 krzaczki do jednej doniczki, a te kupne wysadzę sobie po 2. Są one troszeczkę już teraz większe i w zupełności 2 wystarczą. Wysadzam je do ziemi przywiezionej z pola. Nie lubię tej ziemi kupnej. Jest to ziemia torfowa i kwiaty, które się kupuje w sklepie, one w takiej ziemi, zobaczcie, ta ziemia jest ziemią torfową. Ona bardzo szybko przesycha, jest taka napuszona. Jest to dobre dla korzeni, bo one łapią powietrze. Te już tutaj bardzo ładnie się rozwinęły, ale taka ziemia niestety bardzo szybko przesycha. Pelargonia jest kwiatem afrykańskim. Ona kocha słońce. Ona wręcz przepięknie się czuje na stanowisku słonecznym, ewentualnie z takim delikatnym cieniem. I lubi wodę. Chociaż jest taką trochę wybredną rośliną, jeżeli chodzi o warunki nawodnienia, bo i nie lubi przesuszenia, i nie lubi przelania. Prędzej stoleruje przesuszenie krótkotrwałe niż przelanie. Ona jak będzie przelana, będzie żółknąć, będzie taka, te liście takie będą trochę klapnięte, będzie się bardzo słabo rozwijała. Także tutaj trzeba bardzo uważać, aby pelargonii nie przelać. One też nie lubią wiatru, boją się zimna, są bardzo wrażliwe na zimno i jeżeli przyjdą pierwsze takie temperatury i w jesienią około 1 stopnia, 2 stopni potrafią niestety zmarznąć. Także to są kwiaty bardzo wrażliwe. Do naszego kraju, właściwie na nasz kontynent, zawitały już bardzo, bardzo dawno. I one na samym początku bardziej były cenione ze względu na właściwości lecznicze niż ozdobne. Na początku, jak pelargonia trafiła tutaj w nasze warunki europejskie, to była traktowana jako lek na gruźlicę. Pozyskiwano z niej liście, kwiaty i korzeń, zwłaszcza korzeń jest właśnie bardzo cenny, ale korzeń dojrzały. To już jest zazwyczaj jesienią i taki korzeń, on był pozyskiwany, były robione różnego rodzaju nalewki, był suszony i jeżeli ktoś zachorował na gruźlicę, to taki korzeń przyrządzano i z tej gruźlicy leczono. Później zaczęto leczyć również i przeziębienia, grypę, bo też zaobserwowano, że ma on takie zbawienne działanie na nasze naczynia włoskowate znajdujące się w gardle, w krtani i łagodził tak jakby wszystkie te skutki chorobowe, więc był pozyskiwany. No tak kiedyś leczono, tak samo właśnie pelargonia. Robiono z kwiatów różnego rodzaju herbaty. Do dzisiaj kwiaty pelargonii wykorzystywane są w cukiernictwie. Można nimi śmiało ozdabiać ciasta, można je dodawać do mas i wtedy one dają aromat taki ciekawy, niepowtarzalny. Również można robić drzemy. I też pamiętam, jak prababcia któregoś razu robiła drzem z róży, konfiturę właściwie z róży i obrywała kwiaty z tej muszkatli, ładnie je skubała i razem z różą robiła. Smak pamiętam do dziś. Nie robiłam nigdy takiej konfitury, ale smak tej konfitury pamiętam do dziś. To był taki smak mojego dzieciństwa, niezapomniany i gdzieś tam na końcówkach kubków smakowych, jak dzisiaj sobie przypomnę babcię, prababcię Walerię i przypomnę sobie tą konfiturę, to czuję tam z tyłu na końcówkach kubków smakowych ten smak tej babcinej, prababcinej konfiturki różanej z dodatkiem właśnie płatków pelargonii, muszkatlów wtedy pospolicie zwanych. Część powysadzałam sobie do donic,
po trzy, po dwie sztuki, a tamte, które w szklarni są moje, z moich nasionek, no to będę jeszcze je zostawiać i później wysadzę sobie je do doniczek pojedynczo, bądź chcę wysadzić na rabatę i tak naprawdę pelargonia chyba najładniej rośnie właśnie w gruncie. Ona wytwarza bardzo duży system korzeniowy, no i co za tym idzie, potrzebuje dużej przestrzeni. W doniczce, no tak jak tutaj Wam pokazywałam, ten system się owija, będzie się tworzył, ale nie mając przestrzeni będzie się owijał i wtedy no, roślina tak jakby się dusi z braku powietrza, z braku przestrzeni. Kwiat jest piękny, bo owszem, dzisiaj mamy różne nawożenie i możemy tutaj cieszyć się pięknem, bujnością tych kwiatów, ale w gruncie naprawdę one są takie dorodne. I ja w zeszłym roku miałam kilka wysadzonych do gruntów, no to takie były krzaczory, że hej, jak moje trzy donice. No i w tym roku też będę chciała sobie tutaj na ogrodzie powysadzać tam koło domu trochę, a trochę może pójdzie w dobre ręce, tak jak zawsze, jak każdego roku. Te tutaj są zwisające pełne, wymagają one dużego nawożenia, są żarłoczne, no im lepiej je dokarmimy, tym lepiej nam się, tym piękniej odwdzięczą nam się w kwitnieniu. Dzisiaj podlewanie będzie ostre, bo przy takiej temperaturze one dosyć szybko obsychają. Dokarmiam je systematycznie raz w tygodniu i kupuję do nich specjalny nawóz do pelargonii. Chyba tak naprawdę najlepszy moim zdaniem. Ja przetestowałam wiele nawozów, ale któregoś razu w Kostrzynie Ania mi w ogrodniczym, w Agrohicie poleciła mi coś takiego i powiem Wam, że to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o nawożenie pelargonii. Tutaj jeszcze pokażę, bo na pewno dużo osób będzie zainteresowanych zakupem tego. Naprawdę, kompleksowe nawożenie pelargonii, cała gama wszystkich niezbędnych witamin, mikroelementów, które pelargonii są potrzebne. I powiem Wam, że raz w tygodniu podlewam je i one przepięknie rosną. Są dobrze dokarmione, odżywione, wyglądają ładnie i mimo to, że one tutaj stały w tych niekorzystnych warunkach, no nie widać po nich w ogóle cierpienia, nie widać po nich stresu, który zafundowały im te zimne dni, zimne noce. I ja pelargonię opryskuję również drożdżami i opryskuję emami. Też ładnie wpływają, jednak emy to są naturalne szczepy bakterii i one dokarmiają dolistnie. Także tutaj też wypraktykowałam, że bardzo dobrze na moje pelargonie wpływają. No, fajnie. Podoba mi się to. Mimo tych zimnych dni, przymrozków, roślinki troszeczkę mi tutaj ucierpiały, zwłaszcza pomidory, ale podoba mi się to. Dają sobie radę, żyją, wyglądają coraz lepiej. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Czeka mi jeszcze dzisiaj podlewanie, ale to dopiero za ze 2-3 godziny, jak się temperatura schłodzi, żaby się zaczęły odzywać. Jak na komendę, jak na zawołanie. Tutaj są rozlewiska, są stawiki i tych żab tutaj jest pełno. Nieraz wieczorem, jak się przychodzi, czy nawet jak w domu jestem, żabi koncert za darmo. Najpiękniejsza orkiestra świata. Jeszcze niedługo zaczną świerszcze cykać i będzie ajajaj, to już będzie naprawdę spełnienie marzeń każdego miłośnika przyrody i natury. Na dzisiaj to będzie tyle. Idę jeszcze podziałać tam dalej, posadzać georginie, dalię,
bo już czas najwyższy, przymrozki mogą jeszcze przyjść, ale ewentualnie jak będą głosić jeszcze jakieś temperatury ujemne, to będę sobie nakrywać agrowłókniną, ale to już jest czas je wysadzać, żeby one ładnie się rozrastały. A z Wami się na dzień dzisiejszy żegnam i życzę Wam dużo radości, radości i przede wszystkim zdrowia. Do następnego!